7:09. Twój początek dnia. Niecałe 20 minut zostało do godziny 8. Gościem poranka 7:09 jest teraz ksiądz Sławomir Pawłowski z Seminarium Duchownego Księży Palotynów w Ołtarzewie. Szczęść Boże. Szczęść Boże i z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie. Tak, szczęść Boże. Porozmawiamy o wizycie patriarchy Konstantynopola w Polsce, który gościł w naszym kraju w minionych dniach. Patriarcha Bartłomiej rozmawiał m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkał się także z uchodźcami. Ale myślę, że powinniśmy zacząć od wyjaśnienia naszym słuchaczom tego, jak wygląda, jak skonstruowana jest cerkiew prawosławna i odpowiedzieć na pytanie, które u niektórych może się pojawić, dlaczego o Ukrainie w Polsce rozmawia patriarcha Konstantynopola. Prawosławie jest rodziną kościołów autokefalicznych, takiego używamy słowa, to znaczy niezależnych. Ich jest 14. A gdyby uwzględnić jeszcze kościół ukraiński nieuznawany przez wszystkich, to 15 i na czele każdego z nich stoi albo patriarcha, albo metropolita. I teraz patriarcha Konstantynopola jest niejako pierwszym wśród równych, to znaczy ma honorowe pierwszeństwo w świecie prawosławnym. Kilka lat temu zaistniał pewien konflikt między patriarchą Bartłomiejem, tym z Konstantynopola, a patriarchą Moskwy, Cyrylem, na temat tego, czy uznać Kościół ukraiński prawosławny za niezależny. Moskwa była temu przeciwna, Konstantynopol był za i udzielił tak zwanej autokefalii temu, tak, temu kościołowi. Tutaj pozwolę sobie wejść słowo. Problemem było to, by dyskusja nad tym, czy Kościół ukraiński powinien być niezależny, bo wcześniej podlegał cerkwi moskiewskiej. I zwyczaj historyczny jest taki, że autokefalii udziela ten kościół, który był zwierzchnikiem danego regionu. Czyli normalnym by było, aby autokefalii udzielił patriarchat moskiewski. Ale on nie chciał się na to zgodzić i w związku z tym zastosowano nadzwyczajną procedurę, rzadko stosowaną w historii, choć były takie wyjątki, że patriarcha Konstantynopola jej udzielił. Więc to jest jakby pierwsza rysa, pierwsze napięcie między prawosławiem, nazwijmy to ogólnie greckim, a prawosławiem słowiańskim, czy też zwłaszcza rosyjskim. W związku z tym to jest pierwsze napięcie. Drugie napięcie, różnica poglądów, dotyczy wojny na Ukrainie. No, jak wiemy, patriarcha Cyryl miał bardzo kontrowersyjne wypowiedzi na temat tego, na temat inwazji Rosji na Ukrainie. W związku z tym nie dziwi tego, że jeśli jakiś został zaproszony do Polski, żeby rozmawiać o uchodźcach i o tej sytuacji, no to był patriarcha Konstantynopola. A jak wygląda sytuacja właśnie za naszą wschodnią granicą, sytuacja w Ukrainie, jeżeli chodzi o rozłożenie wpływów tych kościołów, o to, w jakim kościele, w jakiej cerkwi są Ukraińcy zamieszkujący dane obszary? Tak. Większość, jeżeli mówimy już o wierzących chrześcijanach ukraińskich, to większość z nich są to prawosławni. A teraz większość z nich dotychczas podlegała patriarchatowi moskiewskiemu, ponieważ tam nastąpił podział na Ukrainie wśród prawosławia. Niektórzy prawosławni, duchowni, biskupi przyłączyli się, czy też utworzyli ten niezależny prawosławny kościół ukraiński, a niektórzy z nich ciągle podlegali czy podlegają patriarchatowi moskiewskiemu. I tych podlegających patriarchatowi moskiewskiemu jest nawet dotychczas większość, ale wojna może tę sytuację zmienić. Może spowodować oddalanie się tychże wiernych czy duchownych od patriarchatu moskiewskiego. Kolejna część wiernych chrześcijan na Ukrainie to są grekokatolicy. Oni są katolikami, oczywiście jednym z katolickich kościołów wschodnich, uznających zwierzchnictwo biskupa Rzymu. No i jeszcze mniejsza część tych wiernych to są rzymscy katolicy, no jak również chrześcijanie protestanci. A jakie są relacje Kościoła katolickiego z kościołami prawosławnymi? No, papież Franciszek, słyszeliśmy, spotkał się, rozmawiał z patriarchą Cyrylem. Jak wygląda sytuacja, jak wyglądają te relacje chociażby właśnie z patriarchatem Konstantynopola? Tak, tak.
Z patriarchatem Konstantynopola między papieżem a patriarchą są utrzymywane bardzo dobre relacje. Ja tylko powiem taką zabawną sytuację. Rok temu miałem możliwość bycia w Stambule i odwiedzenia patriarchatu konstantynopolitańskiego i niestety nie zastaliśmy wtedy patriarchy Bartłomieja, bo akurat był w Rzymie. No, takich czasów doczekaliśmy, prawda, że gdy jeszcze myślimy o tych historycznych zaszłościach, napięciach Rzym-Konstantynopol, w tych czasach, w jakich żyjemy, są to bardzo dobre relacje. I zanim nastąpił również ten konflikt wewnątrz prawosławia, sam Kościół katolicki utrzymywał relacje z Kościołem prawosławnym poprzez Międzynarodową Komisję do Spraw Dialogu Teologicznego, która napisała, ma na swoim koncie bardzo dużo bardzo ciekawych i ważnych dokumentów. Ale w momencie napięcia wewnątrz prawosławnego to się trochę zmieniło i to jest problemem dla samego Kościoła katolickiego, który chciałby utrzymywać dobre relacje z każdym z kościołów prawosławnych, a najlepiej z ich całością, która no niestety nie może się teraz zebrać. Mówił ksiądz o tych rysach na relacjach między cerkwiami moskiewską i cerkwią Konstantynopola. Jak one wyglądają w tej chwili? Jak to wszystko wygląda? Czy te relacje, jak możemy je określić? Czy one są w jakiś sposób zamrożone? Czy są wrogie, mówiąc takim językiem bardziej dyplomatycznym? Gdy patriarcha Bartłomiej, ten konstantynopolitański, udzielił autokefalii Kościołowi na Ukrainie, to patriarchat moskiewski zerwał wspólnotę kościelną, tak to się mówi, wspólnotę kanoniczną z patriarchatem Konstantynopola. Było to zerwanie jednostronne. Jest tego symboliczny wyraz w liturgii, chociażby, że nie wymienia się wtedy imienia patriarchy Konstantynopola. Natomiast Kościół prawosławny na przykład w Polsce, choć uznaje, że powstanie Kościoła na Ukrainie jest niekanoniczne, to jednak do takiej reakcji się nie posunął, no a jak wiemy nawet potępił wojnę na Ukrainie. A zatem sytuacja jest, miało to również swoje odbicie podczas Soboru Prawosławnego na Krecie w 2016 roku, w którym już wtedy nie wszystkie kościoły prawosławne uczestniczyły. Miejmy nadzieję, że z biegiem czasu to się naprawi. Być może, nie wiem jak będzie, bo nawet sam kościół katolicki nie jest zadowolony z tego napięcia, jakie istnieje między wewnątrz cerkwi prawosławnej, jeśli można było użyć przeze mnie takiego określenia. A jak ta sytuacja, ta wojna i to, że to napięcie między patriarchatami rośnie, może wpłynąć na te kościoły? No, mówił ksiądz o tym, że chociażby wierni w Ukrainie mogą odchodzić od tego patriarchatu moskiewskiego. Czy to może być na przykład szansa na jakieś zmiany w tym kościele? To znaczy może być szansa na zmiany na przykład strukturalne, prawda, że większość prawosławnych ukraińskich dołączy do tego niezależnego kościoła ukraińskiego. Tak może być. Natomiast wszystko inne to bardzo trudno przewidzieć, tak samo jak trudno przewidzieć, jak potoczy się wojna. To na koniec zapytam jeszcze o patriarchę Bartłomieja, bo on już w Polsce był w 2015 roku, aby poświęcić kamień węgielny pod budowę cerkwi na warszawskim Ursynowie. I w związku z tym chciałem zapytać o Kościół prawosławny w Polsce. Ilu tutaj mamy wiernych i jaką jakby część jego stanowią przybysze z Ukrainy? Nie tylko uchodźcy, ale także ci, którzy przyjechali wcześniej i pracowali u nas. Czy to są właśnie wierni prawosławni, czy to są grekokatolicy? Sam Kościół prawosławny w Polsce liczy około 500 000 wyznawców. Jeżeli chodzi natomiast o uchodźców, to prawdopodobnie, bo niestety nie mamy takich statystyk, nie możemy podać ścisłych liczb. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o ludzi wierzących, większość to są prawosławni, chyba mniejszość to są grekokatolicy, mówię chyba, ponieważ nie mamy dokładnych liczb. Natomiast bardzo trudno odpowiedzieć, jak to wśród tych prawosławnych, z jakich oni pochodzą patriarchatów. Oczywiście wierni wszyscy
również przez Cerkiew Prawosławną, są przyjmowani z otwartością tutaj, bo jest to sytuacja wojny, także jest im udzielana pomoc duchowa. Zresztą może być im również udzielana ze strony Kościoła katolickiego. To jeszcze na koniec pytanie o jutrzejszą rozmowę, o jutrzejsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem. Myśli ksiądz, że jest szansa, że papież Franciszek przyjedzie do Polski? To osobiście wątpię, chociaż oczywiście to byłaby wielka niespodzianka. Ja myślę, że po prostu to jest rozmowa, gdzie prezydent poinformuje o tym, jaka jest sytuacja, prawda? Poinformuje o tym papieża. Zresztą widać, że i zarówno przewodniczący konferencji episkopatu był w Rzymie niedawno, no jak i w samej Polsce mieliśmy dość sporo jednak tych wizyt ostatnio. Jeszcze tylko chciałem dodać, jeżeli chodzi o patriarchę Bartłomieja, że jego wizyta w Polsce miała charakter przede wszystkim duchowy i solidarnościowy. Nie była wizytą polityczną i nie była wizytą przeciwko komukolwiek, ale raczej wizytą za, żeby podziękować, żeby okazać łączność z uchodźcami. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom trochę się rozjaśniły te zależności w cerkwi prawosławnej. Wiemy teraz, jak na to wszystko patrzeć, jak interpretować te spotkania i te wydarzenia. A pomógł nam to wszystko zrozumieć ksiądz profesor Sławomir Pawłowski z Wyższego Seminarium Księży Pallotynów w Ołtaszewie i z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Z Panem Bogiem pozdrawiam i życzę miłego dnia wszystkim. Siódma, dziewiąta. Twój początek.